nie, Phoebe dostała małą butelkę napoju Hubba Bubba. A co dostali inni? Wow, Miley dostała większą butelkę. A Tina? O, rany, Tina, uciekaj! Och, za późno. Czas na challenge. O tak, Tina, masz ogromną butelkę. Nawet nie wiedziałam, że takie istnieją. Ale zacznijmy od Phoebe. Może i ma małą, ale na pewno pyszną porcję. O tak, to jest niewiarygodnie pyszne. Normalnie wyżerka. Wszystko wypiłam, więc czas, żeby nadmuchać ogromnego balona. Wow, jaki fajny! Kto następny? Ja chcę. Nacisnę na butelkę. No dalej. Ej, a dlaczego mój przysmak nie wychodzi? A, to jest o smaku coli, więc wiem, jak to wydostać. Będę do tego potrzebować mentosów. Wrzucę kilka cukierków i czekamy. O, udało się. No dalej, dalej. Jakie to jest pyszne. Prawdziwa uczta. Ej, czy ja się przykleiłam? Aj. Zrobimy psikusa dziewczynom. Tina, jesteś taka fajna. Przybij piątkę. Co to się tak klei? To mój cukierek. Możesz spróbować. Po co mam jeść twojego smakołyka, skoro mam własny? 100 razy większy i zaraz go spróbuję. No dalej. Ach, dziewczyny, nie mam siły. Możecie mi pomóc? Pewnie. Zaraz to naciśniemy. A ja spróbuję. Jakie pyszne. Naciskaj jeszcze mocniej. Dzięki wielkie, dziewczyny. Ach, tak się najadłam, że nawet nie możecie sobie wyobrazić. A teraz czas na balona. Wow, jaki ogromny balon z gumy. Ej, dziewczyny, a wy dokąd? Lecicie w kosmos? Poczekam na was tu na ziemi. Znowu dostałam małą porcję. Dlaczego mam takiego pecha? Phoebe, to nie pech, masz szczęście. To są ostre takis. Ja mam średnią paczkę. A ja mam ogromną paczkę niesamowicie pikantnych takis. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Zdecydowanie nie będę pierwsza, więc Phoebe, zaczynaj. Okej, myślę, że na pewno nic mi się nie stanie od jednego małego chipeska. No dobra, to próbujemy. Smaczne, ale w buzi wszystko mi już płonie. O mamusiu, co to dym? A teraz z nosa. I z uszu. Dziewczyny, pomóżcie mi. Phoebe, już pędzę na ratunek. Fajny pomysł, dzięki za słuchawki. Ojej, to chyba jeszcze nie wszystko! Uff, dym musiał się wydostać i teraz jest wszystko w porządku. Tina, twoja kolej. Dziewczyny, strasznie nie lubię ostrego jedzenia. Już na sam widok mi słabo. Czemu mam takiego wielkiego chipsa? Dobra, muszę szybko to zjeść i zapomnieć. O rany! Phoebe, mam pożar w buzi, pomocy! Coś trzeba z tym zrobić! Oczywiście, oczywiście. Chwileczkę. Zobacz, mam tu akwarium z rybkami. Możesz zanurzyć w nim głowę, tylko nie wystrasz mojej rybki Dory, okej? A jakie to ostre! Uff, chyba pomogło. A oto jej rybka Dory. Nie martw się, Phoebe, zaraz odłożę ją na miejsce. Uff, jak dobrze, że mam obok akwarium. Miley, teraz ty. Ale ja nie chcę. Dziewczyny, tak się boję. To jest takie ogromne. Na pewno spala się na miejscu. Uwierz mi, wszystko będzie dobrze, jedz. No dobra, zaczynam. Już czuję, że ogień jest coraz bliżej i bliżej mnie. Najważniejsze to o tym nie myśleć, ani tego nie czuć. Ajajajajaj, zostało tylko troszkę i będzie po wszystkim. Nie, to jest silniejsze ode mnie. Dziewczyny, robi się niebezpiecznie. Kod czerwony. Trzeba uratować Miley przed wewnętrznym pożarem. Raz, dwa, wody! Dziewczyny, wystarczy! Przestańcie! Miley, jak się czujesz? Nasza żeńska brygada pożarnicza cię uratowała. Udało się nam! Brawo! Wow, dostałyście pianki Haribo. Super! Tina już nie może się doczekać, żeby spróbować różowych pianek o smaku truskawkowym. Rozumiem cię, Tina. Co? To nie do wiary. Tylko jedna pianka? Nie martw się, to się zdarza. Spójrzmy na piankę Phoebe. O wow, jaka duża. Więc co ma Miley? No to dopiero rozmiar. Normalnie sztos. Nigdy w życiu takiego nie widziałam. Dziewczyny, zaczynam. Muszę to tylko złapać. Już, zaraz. Aj! Prawie. No tak nie udało mi się. Po co od razu te żarty? Mało, ale bardzo pysznie. Phoebe? Ta pianka jest taka miękka. Padłam na genialny pomysł. Przyda mi się do tego maszynka do mielenia mięsa. Zmieli moje marshmallow na niewielkie kawałeczki, a ja dodam je do kakao i wypiję. O tak, mój pomysł jest wręcz niesamowity. To jest takie pyszne. A co tam u Miley? Wszystko w porządku, właśnie zaczynam ucztę. O tak, pianka jest taka mięciutka i smaczna. Super. Ale jakby ją zjeść w nietypowy sposób? Już wiem. Mam tu rękawicę Ironmana. Z jej pomocą podpiekę piankę marshmallow i sprawię, że będzie mega pyszna. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Ojej, jest jeszcze przyjemniejsza w dotyku. Rewelka. No to próbuję. O jacie, to jest takie pyszne. Normalnie szaleństwo. Tak mi smakuje, że nie mogę się oderwać. Chwila. Czy ja się przykleiłam? Pianka marshmallow mnie uwięziła. Dziewczyny, ratujcie mnie. Phoebe, no dalej, ciągnij. Na raz, dwa, trzy. Aj! O nie. Sorry, to nie było specjalnie. Ojej, to śmierdzący ser pleśniowy. Ciekawe, kto będzie miał duży kawałek. O mamo, Tina, masz duży kawałek i bardzo śmierdzący. Chwileczkę. Nie mogę w to uwierzyć. Phoebe ma jeszcze większy kawałek sera. Tak śmierdzi, że można zemdleć. Dziewczyny, szybko zdecydujcie, kto zacznie. To gra na przetrzymanie. Ciekawe. A, już nie mogę. Fu, to takie obrzydliwe. Zaraz zwymiotuję. Ochyda. Ale okej, nie będę narzekać. Mam najmniejszy kawałek. A ty z czego się śmiejesz? Jakbyś nie miała żadnego śmierdzącego sera, to przypomnę ci, że jest tuż pod twoim nosem i okropnie śmierdzi. Jedz go. Będę potrzebować spinacza na noc przy jedzeniu takiego dużego kawałka. Okej, spróbuję troszeczkę. Fuj, co za ohyda. A można tego w ogóle nie jeść? Mimo, że nie czuję tego paskudnego zapachu, to wcale nie jest mi łatwiej. Został ostatni kawałek. Sorry, ale nie mogę tego trzymać w sobie. Ale z ciebie śmierdziel. Ja też użyję spinacza. I po wszystkim, nie boję się ciebie, paskudny serze. A co u Phoebe? Czy ona śpi? Myślę, że musimy nakarmić Phoebe jej ulubionym serkiem. Smacznego. Kawałeczek za mamę, kawałeczek za tatę, za babcię i za nas też. Dziewczyny, to było mocne. Phoebe się obudziła. Phoebe, tak się składa, że zjadłaś ogromny kawałek sera z pleśnią. Ups, czujesz się już niedobrze, więc lepiej uciekaj. Dziewczyny, na pewno jej się to nie spodobało. Ale to była niesamowita zabawa. Żywij piątkę, stara! Podobało ci się nasze wideo, więc daj kciuka w górę i subskrybuj kanał. Czeka cię jeszcze mnóstwo dobrej zabawy.